Dzień dobry. Chciałem krótko podsumować to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj na lekcji. Mianowicie testowaliśmy naszą znajomość i zrozumienie zasad dynamiki Newtona, zaczynając od trzeciej zasady. No, próbując odpowiedzieć i uzasadnić nasze odpowiedzi, próbując odpowiedzieć z uzasadnieniem na serię pytań. No więc pierwsze pytanie było takie, czy jeśli jesteś astronautą powoli oddalającym się od stacji kosmicznej, to czy możesz powrócić na stację, rzucając szybko narzędzie o masie 5 kg w kierunku, w którym się poruszasz, czyli jak oddalasz się od stacji. No i odpowiedź oczywiście jest taka, że owszem, możesz. Spróbujmy sobie narysować. Tu jestem, tu jest astronauta, a tu jest ten, to narzędzie, czy ta skrzynka z narzędziami. No oczywiście, jeśli nadasz skrzynce jako astronauta, nadasz skrzynce z narzędziami przyspieszenie w tym kierunku, to znaczy, że musisz działać siłą w tym kierunku, a to znaczy, że skrzynka z narzędziami będzie działać siłą skierowaną w kierunku przeciwnym. To wynika z trzeciej zasady dynamiki. No i dzięki tej skierowanej przeciwnie sile możesz nawet uzyskać prędkość skierowaną w przeciwnym kierunku i powrócić na stację. Drugie pytanie, opuściłeś, natepnąłeś na piłeczkę ping-pongową, piłeczka działa na twoją stopę siłą równą co do wartości i o przeciwnym zwrocie w stosunku do siły, którą twoja stopa działa na nią, na piłeczkę. No tak, to jest stwierdzenie prawdziwe, to jest po prostu żywcem zastosowanie trzeciej zasady dynamiki do sytuacji, w której naciskasz stopą na piłeczkę ping-pongową. Ty i twój przyjaciel ciągniecie ze wszystkich sił za dwa przeciwległe końce liny, każdy w swoją stronę. Co w tym przypadku jest opisaną w trzeciej zasadzie dynamiki Newtona siłą równą co do wartości i o przeciwnym zwrocie w stosunku do siły, którą twoje ręce ciągną za linę? No i tutaj jest bardzo wiele nieporozumień. Powiedzmy sobie, że tu jestem, tu jest mój przyjaciel, to jestem ja. I między nami jest ta lina. I teraz moje ręce ciągną za linę. I w trzeciej zasadzie dynamiki mówimy, jest ciało A i ciało B. Jeśli ciało A działa na ciało B, to ciało B działa na ciało A. W związku z tym, w tym sformułowaniu, że pytają się, co jest siłą reakcji w stosunku do siły, którą twoje, czyli moje ręce ciągną za linę, no to to jest już ciało A i ciało B jest tutaj wskazane. Moje ręce ciągną za linę, czyli ciało A działa na ciało B, czyli ja działam na linę, czyli ciało B potem będzie działać na ciało A, czyli lina działa na moje ręce. A zatem w tym przypadku siłą reakcji na siłę, z którą moje ręce ciągną za linę jest, czy moja ręka ciągnie za linę, jest siła, z jaką lina ciągnie za moją rękę. Dalej. Co powiemy o takim stwierdzeniu? Grawitacja działa na ciebie w dół z siłą, którą nazywamy twoim ciężarem, i to, że nie spadasz pod wpływem tej siły, spowodowane jest istnieniem równej co do wartości siły o przeciwnym zwrocie działającej od podłogi. Załóżmy, że stoisz na podłodze. To jest właśnie ta siła, czy prawdziwe jest stwierdzenie, że to jest właśnie ta siła równa co do wartości i o przeciwnym zwrocie opisana w trzeciej zasadzie dynamiki Newtona? No nie, i można od razu na to spojrzeć jakby z dwóch perspektyw. Pierwsze, siły, o których mówi trzecia zasada dynamiki Newtona, działają zawsze na dwa różne ciała. Tak? Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą, to ciało B działa na ciało A siłą. A zatem nie mogą działać na to samo
ciało, tak? Tutaj mówimy o grawitacji, która działa na mnie i na sile reakcji podłoża na mój nacisk na podłoże, które też działa na mnie. Więc to nie mogą być te dwie siły, które, o których mówi trzecia zasada dynamiki Newtona. Ale można też spojrzeć na to głębiej. No jeżeli mój ciężar jest wynikiem działania siły grawitacji Ziemi, przyciągania ziemskiego na mnie, no więc siłą reakcji na tą siłę jest siła, z jaką ja przyciągam Ziemię. I to jest ta para sił, o których mówi trzecia zasada dynamiki. Dalej. Czy jeśli ciężarówka popycha mały samochód z siłą, określoną siłą, to mały samochód działa z równą i przeciwną siłą na ciężarówkę? Tak, to jest żywcem znowu zastosowanie trzeciej zasady dynamiki do sytuacji małego samochodu i ciężarówki. No ale tu od razu pojawiło się to pytanie, a jak to jest, dlaczego w takim razie one się w ogóle mogą poruszać? Skoro działają na siebie siłami, które mają ten sam kierunek i wartość, ale przeciwny zwrot. Dojdziemy do tego przy pytaniu o konia i wóz, a odpowiedź na pytanie, które z praw Newtona podaje przyczynę tego, że odczuwasz przedmioty, których dotykasz, no trzecia zasada dynamiki, bo jeśli łapię coś w rękę i ściskam, no to coś działa też siłą na moją rękę i to działanie tej siły odczuwam. A teraz pytanie, jak to jest, dlaczego koń ciągnie wóz? No i tu przydałoby się coś narysować. No właśnie, narysowałem tutaj konia i wóz. No i rzeczywiście koń jest połączony jakimś tam dyszlem z wozem i koń ciągnie za dyszel, dyszel ciągnie za wóz. No w każdym razie, jak to przeanalizować, to słusznie rzeczywiście dyszel ciągnie za wóz z taką samą siłą, z jaką dyszel ciągnie za konia, tylko że siła jest skierowana w przeciwnym kierunku i no, ta czerwona i zielona strzałka w mojej intencji powinny mieć tę samą długość, to niedokładnie wyszło, ale rzeczywiście koń ciągnie wóz z taką samą siłą, z jaką wóz ciągnie konia do tyłu. No i pytanie teraz, co się dzieje? Ano nie są to wszystkie siły, które działają na ten układ wóz i koń. Jest jeszcze siła tarcia, która dzięki której koń odpycha się od powierzchni ziemi. I tylne nogi konia odpychają się od powierzchni ziemi i w związku z tym ziemia rewanżuje się siłą skierowaną do przodu. Natomiast samo tarcie kół wozu o powierzchnię ziemi jest bardzo niewielkie, więc wypadkowa, czyli suma wszystkich sił działających na ten układ jest skierowana w prawo i dzięki temu ten układ może poruszać się w prawo. Natomiast oczywiście gdybyśmy na przykład zdemontowali koła i zwiększyli przez to siłę tarcia, stawiając tą część ładunkową wozu po prostu na ziemi, no to koń by nie był w stanie jej pociągnąć, prawda? Bo tutaj siła tarcia tej skrzyni o ziemię byłaby zbyt duża. A tak, można powiedzieć, dzięki sile tarcia wszystko jest w porządku. Przejdziemy teraz na drugą stronę. I to są pytania na temat wszystkich zasad dynamiki. No pytanie, piłka porusza się w górę i w lewo i czy wypadkowa sił działających na piłkę również skierowana jest w górę i w lewo? No i tu od razu można sobie przypomnieć, jak to jest z ruchem po okręgu, tak? No jak mamy tą śrubę, która się kręci na sznurku, albo jak mamy planetę, która się rusza wokół, porusza się po orbicie kołowej wokół Słońca, to prędkość śruby czy planety tak skierowana jest tak jakby wzdłuż tego okręgu, tak? A siła dośrodkowa skierowana jest prostopadle do środka, tak? Także siła nie musi zawsze działać w kierunku, w którym działa prędkość. No, w którym skierowana jest prędkość. No i tutaj żeśmy długo na ten temat dyskutowali, pojawił się duch Arystotelesa, siła rzutu jakaś. No, nie ma żadnej siły rzutu. W momencie, kiedy ja rzucam piłkę do góry, ona opuszcza moją rękę, to ja już nie działam na nią żadną siłą. Działa na nią tylko siła ciężkości skierowana w dół i zawsze skierowana w dół, więc jakby no nie, w tym sensie nie mająca
wiele wspólnego z kierunkiem prędkości, no i siła oporu powietrza, która jest, działa przeciwnie, w kierunku przeciwnym do kierunku prędkości. Żadna z nich nie działa w kierunku prędkości, więc jeśli piłka leci w górę i w lewo, to nie oznacza, że wypadkowa sił działających na nią skierowana jest w górę i w lewo. Może tak być, ale w ogólnym przypadku nie musi. W ogólnym przypadku jest to stwierdzenie fałszywe. No bo oczywiście ja nadal mogę popychać tą piłkę w jakiś sposób, tak, strumieniem powietrza, czy w jakikolwiek inny sposób. Ale jeżeli po prostu tak rzucam i ona przez pewien czas porusza się do góry i w lewo, potem oczywiście spadnie, no to w tym kierunku do góry i w lewo nie działa na nią żadna siła. Na ciało, które znajduje się w spoczynku, nie działają żadne siły, no nie mogą działać siły, które się równoważą. Dobrym przykładem jest coś, co spoczywa na powierzchni stołu. Równoważy się ciężar i siła, z jaką stół podpiera to ciało. Ciało o masie 50 kg porusza się z przyspieszeniem 10 metrów na sekundę. Ile wynosi na sekundę do kwadratu, ile wynosi wypadkowa siła, wartość wypadkowej siły działająca na to ciało, wynik podaj w newtonach. Newtony pisze się z małej litery N. Chcę tutaj wspomnieć, natomiast no, 50 kg razy 10 metrów na sekundę do kwadratu to jest 500 kg razy metr na sekundę do kwadratu, czyli 500 newtonów. Na obiekty znajdujące się na orbicie okołoziemskiej, na przykład na satelity, działają siły, których wypadkowa jest różna od zera. No właśnie działają, tak? Dlatego że siła dośrodkowa, która utrzymuje satelitę w ruchu po okręgu, jest skierowana, jest różna od zera, jest skierowana do środka Ziemi. To jest siła grawitacji. Więc jak najbardziej działają. Wypadkowa sił działających na ciało, która nie przyspiesza ani nie zwalnia, jest równa zero. Wypadkowa, czyli suma wszystkich sił działających na ciało. Tak, to jest prawda, to jest po prostu żywcem zastosowanie pierwszej zasady dynamiki. Ciała pozostają w ruchu z powodu siły zwanej bezwładnością. Tu trzeba uważnie przeczytać to stwierdzenie. No, po prostu bezwładność nie jest siłą. Bezwładność jest własnością ciał. Miarą bezwładności jest masa ciała i ciała pozostają w ruchu z powodu bezwładności, ale to nie jest siła, więc to sformułowanie jest nieprawdziwe. Ciało o mniejszej masie ma większą bezwładność od ciała o większej masie. Nie. Miarą bezwładności jest masa. Im większa masa ciała, tym większa jego bezwładność, tym trudniej jest zmienić jego ruch. I co dalej? Powodem, dla którego ciała zwalniają i w końcu zatrzymują się, jest ich bezwładność. Nie. Bezwładność nie ma nic wspólnego z tym, że ciała zwalniają i się zatrzymują. A więc to byłyby odpowiedzi, sugerowane jakby odpowiedzi, czy możliwe odpowiedzi na te wszystkie pytania. Tu jeszcze w tym ostatnim przypadku można dodać, że bezwładność na odwrót to jest własność ciał, która powoduje, że ciała starają się utrzymać swój stan ruchu. Dziękuję bardzo.